Warszawa, 18 lutego 2012 roku. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej. I tutaj przy Parku Saskim zgromadzili się uczestnicy marszu pod hasłem Kosowo jest serbskie. Zobaczyć, jak to teraz wygląda. To jest godzina 17. Nie wiem, czy to widać. Pałacu Kultury nie widać, słabo. Ale takie jest niestety oświetlenie. Panowie z obstawy, ze służb. Bardzo to wygląda. Całe Wielkie Polsce! Całe Wielkie Polsce! Telewizja Narodowa! Całe Wielkie Polsce! Organizacja! Witamy, witamy wszystkich! Telewizja Narodowa! Wiemy? Spojrzeć, flaga amerykańska jest odwrócona, bo to jest bardzo istotne. Ale ja mogę zapłacić za to. Nie, trzeba. Ja zapłacę. Tak to z grubsza wygląda. Czekamy na rozpoczęcie marszu. Na razie ludzie się tu gromadzą. O, są słynne kaczki warszawskie, proszę Państwa. Kosowo jest serbsko, polityka narodowa. Zobaczymy, że tu jest służb.
Dlaczego? Nie wiem, Jolek.
I za mało wypiłem. Trzeba było się porządnie napić. Krzyśka, który... O, Gopi wina? No wiesz, co są gopi? No. Nie, my sobie wiesz, teraz gadamy, zrób sobie zdjęcie z pieskiem. A później po 5 złotych. Szacowanie. No dobra, nie? Nawet jak trochę przesadzili. Zależy kto liczy, jak...
Halo? No jesteście już? Potrzebujemy Zorana i naszych serbskich gości na front. Jeśli nie słyszy, zapraszamy na front kolumny. Halo. No jak masz tutaj serbski flag? Aha. Wesek ma wtedy flag. Mam będzie na niej kampetę, żeby Raz potem czerwoną dołotę, raz
Polski, tylko z Kosowo! Oh, yeah.
nad Warszawą! Wór nad Warszawą! Precz za państwo! Wokół państwa! Precz za państwo! Wokół państwa! Precz za państwo! Bohaterów! Cześć i chwała! Bohaterów!
do mnie. Let's go!
Ja bym się tu zatrzymał. Wiemy cały czas przed siebie, nie zwracamy uwagi na to, co jest w bokach. Spokojnie. W bokach. Zostawmy się z naszego listopada. To może raz się pęk, raz młotem, czerwoną połotę. Raz się pęk, raz młotem, czerwoną połotę. Raz się pęk, raz młotem, czerwoną połotę. Ubi, 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 Shintara!
Wszyscy Serbię! Wszyscy Serbię! Kosowo jest! Wszyscy Serbię! Wszyscy Serbię! Wszyscy Serbię! Kosowo jest! Wszyscy Serbię! Wszyscy Serbię! Tylko serbskie, tylko serbskie!
My tam idziemy! Teraz zbliżamy się do naszego punktu docelowego. Raz się wstęp, raz potem, czerwoną, kołotę! Raz się wstęp, raz potem, czerwoną, kołotę! Wręcz za mną! Okupacją! Wręcz unijną! Okupacją! Wręcz unijną! Okupacją! Wręcz unijną! Okupacją! Wręcz unijną! Okupacją! Wreszcie socjalizm! Wreszcie socjalizm! Wreszcie socjalizm! Wreszcie socjalizm! Ja cię pytam, a ty prowadzisz, możesz? Ile możesz od tego prowadzić?
Kosovo! Jestem gdzie? Kosovo! Jestem gdzie? Kosovo! Jestem gdzie? Kosovo! Jestem gdzie? Kosovo! Kosovo! Tylko serbskie, tylko serbskie! Kosovo! Tylko serbskie, tylko serbskie! Kosovo! Tylko serbskie, tylko serbskie! Kosovo! Spuśćcie nas! Witam Was serdecznie u celu naszego marszu przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim organizatorom, współorganizatorom. Przypomnę, autonomiczni nacjonaliści, niezależna inicjatywa Polacy na rzecz serbskiego Kosowa, Stowarzyszenie Zjednoczone Ursynów i zaprzyjaźnione z tymi trzema podmiotami środowiska. Dziękuję za liczne przybycie poszczególnych środowisk, warszawiaków, warszawskich Serbów, a także gości z samej Serbii, którzy również zabiorą tu głos. Spotykamy się czwartą rocznicę, czy dokładnie minęła wczoraj, czwarta rocznica jednostronnej secesji kosowskich Albańczyków od Republiki Serbii. Przypomnę, że akt ten jest konsekwencją agresji NATO na Jugosławię kilka lat wcześniej, wiosną 1999 roku, kiedy Jugosławia broniła swojej integralności terytorialnej przed separatyzmem, przed działaniami terrorystycznymi wywołanymi przez tak zwaną Wyzwoleńczą Armię Kosowa, która zarazem jest strukturą mafijną, na której czele stał Hashim Tači, wcześniej lewacki bojówkarz, następnie mafiozo zajmujący się handlem organami porywanych i mordowanych Serbów, handlem narkotykami, handlem żywym towarem, sprzedażą kradzionych samochodów i wszystkim, czym mafia się zajmuje. Albańska mafia wywodząca się z Kosowa i Macedonii to siódma najsilniejsza mafia na świecie. Zachód, który tę mafię, tę organizację, Wyzwoleńczą Armię Kosowa, jeszcze wiosną 98 umieszczał na liście organizacji terrorystycznych z zakazem wjazdu na swoje terytorium, rok później opowiedział się w całości po ich stronie, naruszył nie tylko prawo międzynarodowe, ale naruszył własny akt założycielski NATO. Po to, by dokonać agresji na państwo, które broniło się przed separatyzmem, przez 2,5 miesiąca, niszcząc przede wszystkim obiekty cywilne, domy mieszkalne, szkoły, przedszkola, szpitale, pociągi, środki masowego przekazu, zabijając kilka tysięcy ludzi. Jakoś nie potrafili przy okazji zniszczyć obiektów wojskowych. W rezultacie tego stworzono na Bałkanach pseudopaństwo, na którego czele postawiono mafię. To jest jedyny na świecie przypadek. Na świecie przypadek, kiedy to mafia posiada własne państwo. I po kilkunastu latach, kiedy kłamstwo, na którym to państwo zostało zbudowane, to kłamstwo zostało obnażone. Bo przypomnę, że przed rokiem te wszystkie rzeczy znane wcześniej zostały ujawnione. I to przez instytucje europejskie, przez Radę Europy. To nie przeszkadza dalej popierać funkcjonowanie tego państwa, dalej eliminować praktycznie już do końca, czego przykład mieliśmy jesienią, resztki instytucji serbskich z Kosowa, eliminować Serbów fizycznie. Przypomnę, że KFOR po raz pierwszy od swojego wejścia w 99 do bezbronnych ludzi otworzył ogień z ostrej amunicji, strzelając również do karetek pogotowia. To jest to nowum, czym się ta sytuacja różni w porównaniu z tym, co mówiłem tu rok temu. Ona poszła jeszcze dalej. Mimo tego, że Zachód łącznie z opinią publiczną wie doskonale,
na jakich ludzi w Kosowie postawił. Postawił zupełnie rozmyślnie, świadomie. Poza tym, co zrobili, doprowadzając do stworzenia tego państwa, otworzyli możliwość podobnych aktów secesji gdzie indziej w Europie. W Europie, która jest kontynentem skomplikowanym etnicznie, więc takich zażyli konfliktów zawiera mnóstwo. A Polska, uznając tę mafijną państwowość, nie tylko, mówię Polska, konkretnie premier i minister spraw zagranicznych, nie tylko, że położyła, okryła hańbą honor naszego narodu, ale także podpisała wyrok, znaczy rząd podpisał wyrok na własny kraj. Ten rząd, który w 2008 był to pierwszy z wielu poważnych aktów zbrodniczych wobec własnego państwa, jeden z wielu. Wiemy, które były kolejne. Są ciągle. Na czele oczywiście ze Smoleńskiem. Ale uznaje Kosowa było jednym z pierwszych. Ten rząd istniał kilka miesięcy. I podpisali wyrok, ponieważ separatyzm, jeżeli nie zdusi się go na samym początku, będzie się rozwijał. I mamy tego przykład na Śląsku. Jeżeli rządząca partia wchodzi w województwie śląskim w koalicję z ruchem, który jawnie mówi, że w ciągu 10 lat chce zmienić ustrój Polski z unitarnego, jednolitego, o który jest mowa w Konstytucji, na federacyjny, to znaczy, że rządząca partia w tym województwie występuje przeciwko konstytucji własnego państwa. Tym bardziej, że miała inne możliwości zawarcia koalicji. Ale początek tej postawy, nie dziwmy się, że na Śląsku Platforma zrobiła coś takiego, skoro 4 lata wcześniej uznała tak zwaną Republikę Kosowa. To jest bardzo konsekwentna postawa. To, że honor naszego narodu został w sposób elementarny jednak uratowany, to jest jedynie zasługa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który odżegnał się od tej decyzji, który ją otwarcie krytykował, i to nie dlatego tylko, że to szkodzi Polsce, nie tylko dlatego, ale z przyczyn pryncypialnych, zasadniczych, powiedział w Tallinie, mówiąc i o Gruzji, i o Serbii, że prawo międzynarodowe jest jednakowe dla wszystkich, i dla wielkich, i dla tych małych też. Tylko, że teraz nie ma już kto tego powiedzieć, ponieważ wraz ze śmiercią prezydenta i polskiej elity pod Smoleńskiem zniknął ostatni suwerenny ośrodek władzy w Polsce, a to co zostało, robi to, co każe Berlin na Bałkanach i to, co każe Moskwa na Kaukazie. To jest szalenie konsekwentna, negatywna względem Polski podstawa. Jest to coś strasznego, gdy rządzący postępują przeciw własnemu narodowi. Niestety muszę powiedzieć, że to samo jest w Serbii. Kosowscy Serbowie zostali pozostawieni samym sobie, zostali zdradzeni przez własną władzę. Własną władzę. Pristina, zbrodnicza Pristina, mafijna władza w Kosowie, jest beneficjentem podwójnych standardów, które stosuje Unia Europejska. A Belgrad, rządowy Belgrad, oficjalny, jest zakładnikiem własnych europejskich złudzeń. Złudzeń, które nie zostaną nigdy spełnione, ponieważ zanim Belgrad dojdzie do Unii, a żeby doszedł, musi się Kosowa wyrzec, a tego zrobić nie może, bo to oznacza śmierć polityczną, żeby tylko dla tego, który to podpisze, tenże Belgrad nie doczeka wejścia do Unii, bo prawdopodobnie ta Unia prędzej się rozleci. Więc tak jak mówię, Belgrad jest zakładnikiem własnych unijnych złudzeń, ale na ołtarzu tych złudzeń nie są złożeni politycy z Belgradu, tylko kosowscy Serbowie. Oni są ofiarą tych złudzeń. I niech przykład bałkański, czym się to kończy, coś co wyglądało niewinnie lat temu 20 czy 30, będzie przestrogą dla tych, którzy rządzą Polską, a których, przyznam szczerze, że prawdopodobnie jak tutaj wszyscy stoimy, myśmy nie wybierali. Niech będzie ostrzeżenie, że za lat 20 czy 30, nawet jeżeli podłoże separatyzmu jest inne niż Kosowie, to koniec okaże się taki sam. My tu teraz ostrzegamy. Być może jako pierwsi, jako jedni z pierwszych. W zasadzie tyle z mojej strony. To jest temat, o którym można mówić długo.
Wiele więcej się dowiecie z ulotek, które rozdaliśmy wam na początku. Mam nadzieję, że każdy tę ulotkę dostał. Kto nie dostał, jeszcze może się zgłosić do organizatorów. A teraz oddam głos kolejnym mówcom. Mówcami tymi będą Artur Zawisza ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który powie więcej o tych analogiach polsko-serbskich. Kolejnymi mówcami będą przedstawiciele, nasi goście z Serbii. Kolejne organizacje, których tym razem przybyło dużo. Kto nie mógł przybyć, ten przesłał pozdrowienia. Bądź film prosto z barykad, które stoją w Kosowie, a który wstawiliśmy na Facebooku, na znaną wielu grupę. Bądź też list, który również zostanie odczytany przez naszych kolegów z autonomicznych nacjonalistów. Także proszę oczywiście również o cierpliwość i oddaję głos kolejnym naszym gościom. Brawo! 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 Jesteście Kosowo! Jesteście Kosowo! Drodzy serbscy i polscy przyjaciele, pozdrawiam was w imieniu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy prosili mnie i upoważnili jako wiceprezesa, Związku Żołnierzy NSZ, aby wyrazić szacunek dla waszej obecności dzisiaj w tym pięknym, bogatym, dojrzałym, kolorowym pochodzie marszu na rzecz serbskiego Kosowa. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych dobrze wiedzą, co to znaczy walczyć o swoją ojczyznę, bo sami walczyli z bronią w ręku od jesieni 1939 aż do lat 60. XX wieku, strzelając do Niemca, Sowieta i jak trzeba Żydokomuny, aby walczyć o wolną i wielką Polskę. Dzisiaj Kosowo jest naszym natchnieniem. Kosowo jest natchnieniem Europy i Polski. Kosowo jest natchnieniem Europy, ponieważ Europa zawsze była tam, gdzie chrześcijańskie katedry i klasztory. Dzisiaj te klasztory w Kosowie i Metohii są systematycznie niszczone, burzone i palone. Zainstalowano pierwsze islamskie państwo w Europie. To jest zdrada idei europejskiej, możemy powiedzieć tu przed przedstawicielstwem Unii, ponieważ po to w roku 732 Karol Młot zwyciężał Arabów pod Poitiers, po to w 1683 Jan III Sobieski bił Turka pod Wiedniem, aby Europa była wolna, wielka i chrześcijańska. Dopiero reżim unijny zainstalował pierwsze muzułmańskie państwo w Europie i to jest hańba, której nie można tolerować. Nie po to biliśmy się razem z Serbami na kosowym polu, aby dzisiaj cierpieć islamską obecność w Kosowie. Ale Kosowo jest także natchnieniem dla Polski, ponieważ pokazują nam Serbowie, jak można i trzeba walczyć o powrót do macierzy części swojej ojczyzny. Dlatego, o czym mówił przed chwilą Marek Skawiński, tak zwracamy uwagę na sytuację na polskim Śląsku, bo wiemy, że autonomizm śląski jest zakamuflowaną opcją niemiecką, a państwowość kosowska jest zakamuflowaną opcją albańską. Po to, aby ostatecznie oderwać Kosowo od macierzy. Tymczasem Kosowo do macierzy musi powrócić, a będzie być może to przykładem dla nas, aby realizowały się słowa poety Jana Lechonia. Jeszcze zagra hejnał na Mariackiej Wieży, będą słyszeć Lwów i Wilno, krok polskich żołnierzy. Dlatego dziękujemy naszym przyjaciołom z Serbii, że pokazują nam głęboki wymiar naszego wspólnego nacjonalizmu. Nasz nacjonalizm nie jest prymitywnym odruchem ani instynktem. Nasz nacjonalizm jest bogaty, dojrzały, głęboki i uniwersalistyczny. W imię tego nacjonalizmu będziemy życzyć Serbom
powrotu do Kosowa, Kosowu powrotu do Serbii. Będziemy życzyć tego, aby znalazł się wreszcie sprawiedliwy sąd, który wyznaczy kata, a kat zetnie toporem głowę Hashima Tachi, głowę, z której zostanie tylko czaszka, którą serbskie dzieci będą kopać na ulicach słowiańskiej Mitrowicy, wygrywając co najmniej 100-0. To jest jedyne dobre rozwiązanie dla Kosowa. Dziękuję dlatego wszystkim obecnym, a w szczególności przyjezdnym. Dziękuję przyjaciołom z Serbii, że są tutaj dzisiaj z nami. Dziękuję także tym Polakom, którzy zdecydowali się nie tylko z Warszawy, ale z wielu polskich i nie tylko polskich miast przyjechać. Dziękuję osobiście jednej z koleżanek, która przyleciała wczoraj samolotem z Frankfurtu specjalnie na tę manifestację. Dziękuję Ci, Sylwio, że jesteś tutaj z nami, abyśmy wspólnie wszyscy Serbowie i Polacy walczyli o słowiańskie, o serbskie, o powracające do macierzy Kosowo. Kosowo było, jest i będzie sercem Serbii. Tak nam dopomóż Bóg. Witam wszystkich w imieniu tutaj osób, którzy przyjechali z Serbii, w imieniu całego narodu serbskiego. Chciałem tu przeczytać taki krótki list podziękowania dla polskiego narodu. Macie pozdrowienia w imieniu serbskiego narodu, tak jak i nacjonalnych rewolucjonarystów. I dziękujemy Wam na wielkie wsparcie, które mamy od Waszego narodu, który już 20 lat stoi na granicach swojej swobody i swojego identytetu, który w naszej zjednoczonej europejskiej tradycji, europejskiego kraju są ugrożone od strony cynistycko-islamistycznych krajów. Waszyngton i Bruksela, okupanci naszego kontynentu, już 20 lat w walce próbują nas zniszczyć serbski naród, który nigdy nie był globalizowany i pod okupacją, który zawsze walczył pod różnymi sankcjami i został mordowany od strony NATO, tak jak i innych podobnych krajów, z którymi walczymy, czyli Albanię. Dużo lat przycisków i ataków nie do końca im się udało, tak jakby chcieli nasi duszmani, ale dzisiaj serbskie ziemie, która jest dyrektno okupowana od strony NATO paktu, tak samo jak i z drugiej strony przez władzę w Belgradzie z naszymi zdrajcami, która na początku tamtej decenii z pomocą amerykańskich pieniądzów i patriotyczne i antykomunistyczne pod patriotyczną i antykomunistyczną maską. Kiedy doszli do władzy, NATO pakt zdjął maskę z pomocą represji, która do dzisiaj istnieje w serbskim rządzie. Niestety propaganda proamerykańska jest częścią serbskiego narodu i jest do dzisiaj wierna, która jest dzisiaj wierna Amerykanom. Ona jest trem wokół dla reżimu w Belgradzie i globalnych cjonistycznych gospodarów, władz, który w sojuszniku z islamem i dalej atakują serbski naród i chcieliby za wszelki sposób odejmować, zabrać Kosowo i Metohiję. Tu najbardziej święte miejsce dla serbskiego narodu, które jest naprawdę pod dużymi, wielkimi serbskimi prawosławnymi chrześcijańskimi świątyniami, które jeszcze z 1389 roku była walką wielkiego boju pomiędzy Serbami a Turkami. Nie tylko Serbowie uczestniczyli, także i Polacy, i Węgrzy, i inni narody.
w tej walce serbski naród w granicach europejskich krajów jest formirany wojną krajną, która zaczęła na jakiś sposób gerylską walkę przeciwko tureckiego okupantu i ich sojuszników Albańczyków, czyli Shqiptarów. Shqiptarów to jest taka nazwa dla Albańczyków z Kosowa. Ta już walka, która trwa już kilka wieków za serbski naród, została zrobiona jako bohaterską etiką, która jest tren wokół wszystkim okupantom serbskiego narodu. Tak samo bez względu na to, że Kosowo i Metohija jest okupowana, my Serbowie, tak samo jak i my serbski nacjonaliści, nigdy nie będziemy przestać uważać, że to nie jest częścią Serbii. Jer ona jest jej duszą, tak jak i sercem. Wierzymy w Boga, że nam Bóg da siłę jako naród i wytrzymamy cały ciężar od strony albańskich terrorystów NATO, tak samo jak Unii Europejskiej. Wierzymy w to i wierzymy, że te ciemne chmury przejdą i że nowa święta zora wyjdzie, tak samo jak zrobimy wolność, jak wierzymy w to, że święta zora wyjdzie dla wolności serbskiego narodu, tak jak i serbskiej ziemi. Bardzo nam jest miło, że w naszej walce jest szeroko w Europie. Miło nam jest, że nasi przyjaciele z Europy walczą o ten wspólny interes. Wspólna walka, która jest przeciwko naszych nieprzyjaciół. Z radością chcieliśmy podziękować wszystkim kolegom ze słowiańskich narodów, tak jak i polskim braciom, polskiemu narodowi. I wy, mi, jako nacjonalny rewolucjonarny słowiańskich narodów, bardzo dobrze znamy, na jaki sposób kapitaliści, jak i komuniści są i mają fałszywe twarze. Nasz naród na swojej skórze już poczuł te same obie ideologie, tak samo jak i polski naród. Dlatego kryzys Unii Europejskiej trzeba wykorzystać w celu naszej ideologii, jako wspólne nacjonalne swobody, jak i socjalne prawdy, która jest jedyna sprawiedliwa, alternatywna liberodemokratycznym. Chcieliśmy jeszcze raz podziękować tutaj chłopakom serbskiej akcji, tak samo jak i polskiemu narodowi, polskim nacjonalistom, wszelkim organizacjom, które są razem z nami, Serbami i Serbkiniami. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Sława Serbii i sława bohaterom polskim. Sława Serbii! Kosovo jest serbskie! Kosovo jest serbskie! Kosovo jest serbskie! Kolega Julek z Autonomicznych Nacjonalistów odczyta list od Igora Marinkowicza, jednego z liderów serbskiego ruchu narodowego, o którym jedno zdanie muszę powiedzieć. Igor jest człowiekiem, z którym razem spędziliśmy kilka nocy na barykadach w północnym Kosowie w 2009 roku, kiedy Eulex, nielegalnie wówczas będące zainstalowane siły policyjne Unii Europejskiej, nielegalne, bo bez rezolucji ONZ, próbowały
przebić się do granicy Kosowa z Serbią Centralną, ustanowić tam granicę celną. Wtedy Serbowie kilka miesięcy tworzyli sieć barykad, co musieli powtórzyć później, dwa lata później, i przez kilka nocy, będąc w północnym Kosowie razem z Igorem, byliśmy, i te barykady nadal tam są, byliśmy wtedy przez kilka nocy i broniliśmy tego przejazdu głównej drogi z Mitrowicy, z kosowskiej Mitrowicy na północ do centralnej Serbii. Z kolei Igor Marinkowicz pamiętał o nas w ciężkich dniach po katastrofie smoleńskiej. Naprawdę słowa, które wtedy otrzymaliśmy w tak trudnych dla naszego narodu chwilach, do dzisiaj mu dobrze pamiętamy. Także oddajmy mu głos, chociaż go tu nie ma, ale przesłał list i teraz zostanie odczytany. Nasi drodzy sojusznicy i słowiańscy bracia, chcemy tym krótkim listem wyrazić naszą wdzięczność, ale też niezmierną radość z rycerskiego wsparcia, które dziś wy Polacy udzielacie nam, Serbom, w walce z okupacją Kosowa i Metohii. Wasza walka i wsparcie są świadectwem, że Europa nie upadła, że Europa żyje. A również świadectwem tego, że Europa może wznieść się na wyżyn tylko wtedy, gdy jej fundamentem jest miłujący pokój i wolność, duch słowiański, a przede wszystkim chrześcijański. Wasze władze, tak jak i władze Serbii, uległy cichej amerykańskiej okupacji Europy, ale nie ludzie, nie naród. On żyje i wy jesteście na to dowodem. Powstają przeciw okupacji Kosowa i Metohii, powstaliście przeciwko okupacji Europy. To nasza wspólna walka. Świadcząc o złu, które zapanowało nad Kosowem i Metohią, wznieśliście się ponad ramy swych powinności. I to jest wspaniałe. Na Kosowym polu, miejscu, gdzie rozegrała się straszna bitwa, w której broniono wolności Chrystusa i Krzyża. I to nie tak dawno, jak się niektórym wydaje, bo w 1389 roku największe w ówczesnym świecie Imperium Osmańskie, nie liczyło się z tym, że walka toczy się o serce narodu. A to właśnie stało się kluczem do przyszłego oporu, dążenia do wolności i sensu życia. Dzięki wam, Polakom, to serce znów bije mocniej i to jest klucz naszego przyszłego wspólnego zwycięstwa. Dziś na Kosowym polu wy, Polacy, stoicie mocno. I to jest dla nas, Serbów, lepszy widok niż ten, gdy słowiański naród, czy jest dla nas, Serbów, lepszy widok niż ten, gdy słowiański naród, który swą nazwę wodzie Sowa pole, bitwa w prawdzie i sprawiedliwości na polu dla nas najważniejszym, Kosowym polu. Czy nie jest to przedsmak przyszłego zwycięstwa tej jasnej części Europy nad tamtą ciemną i zagubioną? Głęboko wierzymy, że tak jest i dziękujemy wam za ten widok. Za Europę wolną i zwycięstwo chrześcijańskiego ducha. Igor Marinkowicz. Który jest kosowskim Serbem, a ściślej rzecz biorąc pochodzi z miasta Dziakowica w Metohiji. W Kosowie, gdzie warunki życia Serbów są bardzo trudne, od tego, co przeżywają ludzie na północy, budujący sieć barykad, ale na co dzień, powiedzmy, żyjący we względnie znośnych warunkach, aż po getta etniczne, gdzie zamknięto ich na przestrzeni kilkuset metrów, poza którą nie mogą wyjść, bo ryzykują życie, gdzie na zakupy do sklepu muszą jeździć w konwojach KFOR. I Dziakowica jest takim miastem. Żyło tam 5000 Serbów, zostało 5 staruszek, które od kilku lat nie wyszły z własnego domu na ulicę. To jest ta część Kosowa, gdzie warunki życia Serbów są już absolutnie najbardziej skrajnie trudne. I z tego miasta pochodzi kolega Dragan Bożowicz, który wypędzony z własnej ojczyzny bezpieczną przystań znalazł w Polsce. Bracia i siostry, chciałbym z tego miejsca wam podziękować, że nie zapominacie o swoich braci w niewoli, że pamiętacie tą smutną rocznicę, kiedy to handlarze ludzkim życiem zabrali nam to wszystko, co dla nas święte. Ziemie okrzejskie, Lwów, Kosowo. Choć mijają kolejne rocznicy i nie ma odpowiedzi na pytanie, kim są handlarze ludzkimi organami i kiedy to pod eskortą pseudolekarza i misji pokojowej dokonano najmroczniejszych zbrodni przeciwko jednemu narodowi. Ale za to mamy odpowiedź, że rządy demokracji
Unii Europejskiej. Czy dla pokoju w regionie mamy zaakceptować stan rzeczywisty i uznać władzę demokratycznego Kosowa? To ja, Serb z Kosowa, z tego miejsca im odpowiadam, że nigdy nie zaakceptujemy obecny stan i żeby się dobrze zastanowili o wyższych wartościach, o pseudodemokracji. My się dowiemy, kto i dlaczego handluje naszym życiem i stawimy temu kres, ponieważ i Turcy w moim kraju były 500 lat i już ich dawno tam nie ma. Dziękuję wam, że jesteście i że będziecie. Niech żyje Polska, niech żyje Serbia, niech żyje Kosowo. Handlarzy ludzkimi organami ich władzy w Prisztynie. A ja przypominam słowa, które my pamiętamy z maja 39, że pokój nie jest najwyższą wartością, że najwyższą wartością jest honor. I oddaję głos ostatniemu mówcy, jeszcze raz koledze Zoranowi. Chciałem tylko kilka słów powiedzieć temu środowiskowi, które nie jest lubiany w Polsce, tak jak w Serbii, czyli Tomiki Bole. Podziękowania od wszystkich w Serbii, wszystkich grup, dla wszystkich polskich grup, dla wsparciu. I jeszcze raz Kosowo serbskie, a Ślad zawsze polski. Macie, jeszcze raz chcemy wam bardzo podziękować, że byliście z nami. Jesteśmy świadkami kolejnego podejścia prowokacyjnego policji, ale pamiętajmy, to my wypłacamy im pensje. Nie dajcie się sprowokować, spójrzcie na nich. No, dzieciarnia też się boją, chcą wrócić do domu na wiadomości. My wracajmy sami, oni wracają swoją drogą. Apeluję jeszcze raz, nie dajemy się sprowokować, rozwiązujemy w tym momencie naszą manifestację. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia.